Cześć, witajcie na kanale Historie na Kołach. W tym odcinku przedstawiam Wam listę 10 najniebezpieczniejszych samochodów świata. Zatem zaczynajmy. 10. Ford Crown Victoria Police Interceptor. Produkowany w latach 1992-2011. Policjanci w Stanach codziennie stykają się z niebezpiecznym środowiskiem pracy, ale kiedyś było to jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy głównym modelem wykorzystywanym przez amerykańskich stróżów prawa był Ford Crown Victoria. Ford miał dość niebezpieczną wadę. Przez dziesięciolecia policyjne radiowozy były produkowane ze zbiornikiem paliwa umieszczonym za tylną osią. Takie umiejscowienie zbiornika sprawiło, że były podatne na przebicia podczas zderzeń, co prowadziło do wycieków paliwa i pożarów. Ford w 2005 roku wprowadził poprawki i opcjonalny system gaśniczy, który automatycznie lub ręcznie aktywowany przez funkcjonariusza rozpylał pianę gaszącą podczas zderzenia. Niestety wszystkie te poprawki, jak twierdzą niektórzy krytycy, nie wpłynęły dość znacząco na bezpieczeństwo funkcjonariuszy. 9. Audi 5000. Oferowany w Stanach w latach 1983-1991 luksusowy odpowiednik Audi 100. Wielu kierowców skarżyło się na samoczynne przyspieszenie pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, co miało odzwierciedlenie w statystykach wypadków z udziałem Audi. Samochód doczekał się nawet zakazu wjazdu na parkingi wielopiętrowe w Stanach Zjednoczonych ze względu na zagrożenie. Z początku za winnego uznano producenta, ale z czasem okazało się, że do wypadków doprowadzali sami użytkownicy Audi. Chociaż samochód był dostosowany do standardów amerykańskich, inżynierowie z Audi nie pomyśleli o jednej rzeczy, przez którą Amerykanie nie poradzili sobie z obsługą samochodu, ponieważ jego bliźniaczy europejski model nie przysparzał takich problemów. Problemem w Audi 5000 było zbyt wąskie rozmieszczenie pedałów. Ustawione dość blisko siebie sprawiły, że kierowcom zdarzało się je pomylić lub wcisnąć oba naraz, co było przyczyną niekontrolowanego zachowania auta. 8. DeLorean DMC-12. W większości znany jako wehikuł czasu z filmu Powrót do przyszłości. Nie da się ukryć, że wyróżniał się na tle innych samochodów produkowanych na początku lat 80. Niestety ten futurystyczny samochód w czasie wypadku stawał się śmiertelną pułapką. Samochód wyróżniała szczotkowana, niepolakierowana karoseria i drzwi unoszone niczym w Mercedesie 300 SL. Niestety drzwi uniemożliwiały szybką pomoc poszkodowanym w czasie wypadku. Blacha gięła się w taki sposób, że nie dało się ich otworzyć i trzeba było czekać na przyjazd służb ze specjalnym sprzętem. Na szczęście skala ofiar DeLoreana nie jest aż tak duża, ponieważ przed bankructwem firmy z taśmy zjechało niecałe 9000 samochodów. Ale to nie drzwi okazały się największym problemem. Klientów zraziła kiepska jakość wykonania i ciągłe usterki, z którymi borykał się samochód. 7. Chevrolet Corvette. Produkowany w latach 1959-1964 został ochrzczony mianem wypadku jednosamochodowego. Corvette zachowywał się tak nieprzewidywalnie, że do większości wypadków dochodziło bez udziału innych pojazdów. Przyczyną nagłej utraty sterowności była konstrukcja tylnej osi i zawieszenia oraz umieszczenia nad nią silnika, przez co Corvette łatwo wpadał w podsterowność, czego nie spodziewało się większość kierowców taniego sedana. Aby zminimalizować ryzyko utraty sterowności, Chevrolet zalecał stosowanie w oponach ciśnienia większego niż zalecane. W lato z przodu miało być 1,2 bara, z tyłu natomiast około 2,1 bara. Jednak większość kierowców ignorowała ten fakt i pompowała opony równomiernie, co praktycznie cały czas kończyło się wystąpieniem trudnej w opanowaniu zwykłemu kierowcy nadsterowności. 6. Ford T. Niestety Ford i głównie amerykańskie konstrukcje przodują w dzisiejszym rankingu.
Mimo iż Ford T zrewolucjonizował przemysł motoryzacyjny i sprawił, że wreszcie na samochód było stać wielu Amerykanów, to niestety istniał w czasach, gdy przepisy ruchu drogowego praktycznie nie istniały, a normy bezpieczeństwa dla samochodów były w powijakach lub w ogóle jeszcze nikt o nich nie myślał. W lecie 1908 roku, kiedy Ford został wpuszczony do sprzedaży, w samym tylko Detroit w wypadkach zginęło 31 osób. Umiejscowione zbiorniki paliwa pod siedzeniem sprawiły, że kierowca jechał na tykającej bombie, a płaskie szklane szyby przednie raniły każdego wyrzuconego z samochodu podczas wypadku. Jeszcze nie tak dawno, bo w 2013 roku zginęła kobieta po przewróceniu Forda T, którym jechała. 5. Suzuki Samurai. Ta mała terenówka, sprzedawana w latach 1981-1998, wywołała ogromny skandal, który doprowadził do tego, że w 1995 roku Suzuki wycofało go ze sprzedaży na rynku północnoamerykańskim. W 1988 roku rozpoczęła się afera, gdy jeden z magazynów napisał w swoim teście samuraja, że ma skłonność do wywracania się podczas szybkiej próby ominięcia przeszkody. Krótki i wąski rozstaw osi oraz wysoko umieszczony środek ciężkości musiał siłą rzeczy wywołać taki efekt. Po tej recenzji sprzedaż Samuraja gwałtownie spadła, a 8 lat później Suzuki oskarżyło magazyn o zniesławienie i działanie na szkodę marki. Okazuje się jednak, że przez wiele lat Suzuki podpisywało ugody, które dotyczyły 8200 poszkodowanych i rodzin 213 osób, które zmarły wskutek wypadku spowodowanego przez przewrócenie auta. 4. Porsche 911 Turbo. Pierwsze 911 Porsche z dopiskiem Turbo w latach 1975-1989 było w tamtym czasie najszybszym seryjnym samochodem sprzedawanym w Niemczech. Superszybki samochód z silnikiem umieszczonym z tyłu wymagał od kierowcy niemałych umiejętności, by przy ogromnej prędkości nie stracić w nim życia. Dzisiaj Porsche 911 uznawane jest za jeden z najlepszych sportowych samochodów, ale drogę do tego tytułu życiem przypłaciło wiele osób. Prestiż i cena samochodu przyciągała wielu celebrytów, którzy niekoniecznie mieli pojęcie o prowadzeniu samochodu z silnikiem umieszczonym daleko za tylną belką i napędem na tylną oś. Po serii procesów sądowych o nieumyślne spowodowane śmierci Porsche pod koniec lat 70. musiało zaoferować szkolenie dla tych, którzy kupili 911 Turbo. 3. Ferrari 458 Italia. Produkowane od 2009 do 2015 roku zyskało sławę gorącego auta. I nie chodzi tylko o czerwony, klasyczny kolor lakieru, ale o pożar. Ferrari samoczynnie zapalało się podczas jazdy. W 2010 roku doszło do serii pożarów modeli 458 Italia. Do momentu znalezienia przyczyny samozapłonu ogień zdążył strawić 12 samochodów. Ferrari przyznało, że przyczyną pożarów jest klej zastosowany do przyczepienia osłony termicznej przy tylnych nadkolach. W ramach akcji serwisowej klej zastąpiono nitami w 1248 modelach Italii. Kolejne produkowane modele już fabrycznie zostały zmodernizowane. Na szczęście mało kogo stać na Ferrari 458 Italia, dlatego skala zagrożenia i pożarów nie była tak ogromna, ale i tak w tak super drogim i sportowym aucie nie powinno mieć to miejsca. Kto wie, ile samochodów by spłonęło, a co najgorsze, jaka byłaby liczba ofiar, gdyby był to samochód dostępny dla przeciętnego obywatela, a sprzedaż nie wynosiłaby ponad 1000, a kilka milionów egzemplarzy na całym świecie. 2. Deutico. Chociaż znajdą się bardziej niebezpieczne samochody niż produkowany w latach 1996-2001 samochód z żerania, nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu polskiego akcentu.
Bardziej niebezpieczne są chyba tylko Suzuki Alto K10 i Tata Nano. Najtańsze auto, które kosztowało około 8000 zł, wypuszczone na indyjski rynek. Wszystkie te samochody łączy jedno. Żadne z nich w testach zderzeniowych nie uzyskało nawet jednej gwiazdki, co czyni je najniebezpieczniejszymi samochodami na świecie. Ale wróćmy do samego Tico. Niektórzy sądzą, że posiadanie Tico powinno być zakazane, a strefa zgniotu w tym samochodzie kończy się na klamce tylnej klapy bagażnika lub kilka centymetrów za nią. Samochód niestety ze względu na dość niską cenę i pięciodrzwiowe nadwozie zyskał dużą popularność w naszym kraju. Tico jakimś cudem, pomimo koszmarnego wyniku testów zderzeniowych, zyskało warunkową homologację. Dlatego też nie trafiło na inny rynek cywilizowanej wówczas Europy. Jednym z poważnych problemów była kolumna kierownicza, która w czasie zderzenia masakrowała klatkę piersiową kierowcy. Na szczęście 99% Tico już dawno zgniło i trudno dziś spotkać je na polskich drogach. Oczywiście pierwsze miejsce w rankingu przypada Fordowi Pinto, produkowanego w latach 1970-1980 na rynku amerykańskim. Miał to być ekonomiczny i niedrogi w produkcji samochód jako alternatywa dla masowo importowanych do Stanów aut zagranicznych w latach 70. Niestety Pinto, do czego już przyzwyczaił nas Ford, miał podobny palący problem ze zbiornikiem. Podobnie jak Crown Victoria miał zbiornik paliwa umieszczony z tyłu. I gdy ktoś najechał na niego od tyłu, nawet z niedużą prędkością, dochodziło do rozszczelnienia. Wystarczyła mała iskra, by doszło do wybuchu, przez co Pinto zyskało pseudonim kuli ognia. W pożarach spowodowanych w ten sposób miało zginąć aż 900 osób. Ford mógł dokonać modyfikacji, która kosztowałaby go $11 na samochód i uratowałaby życie wielu osobom, ale zimna kalkulacja sprawiła, że taniej wyjdzie wypłacać odszkodowania ofiarom i ich rodzinom. Przez co Ford na wiele lat takim podejściem zszargał sobie reputację i zanotował znaczącą, niższą sprzedaż aut. Ford w 1978 roku w obliczu publicznych przesłuchań postanowił wycofać wszystkie Pinto wyprodukowane do 1976 roku. Z perspektywy czasu okazało się jednak, że w ognistych wypadkach Pinto zginęło mniej więcej tyle samo osób, co w innych popularnych samochodach tamtych czasów. Chociaż testy zderzeniowe wykazały, że problem ze zbiornikiem paliwa był prawdziwy. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał Historie na Kołach i daj znać w komentarzu, jaki Ty samochód umieściłbyś na tej liście. Cześć!